Dzień dobry, Wadim z tej strony. Dzisiaj zapowiadana jakiś czas temu recenzja rowerka, którego nazwy jest mi trudno powtórzyć. Jest to rowerek Hill Miles. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. A model tego roweru to Mile City 1. I na samym początku jeszcze tylko kwestia formalna. Materiał w rogu tutaj oznaczony został jako sponsorowany, ponieważ ten rowerek został mi przesłany do testów przez firmę BuyMoreWay.com. To jest sklep internetowy sprzedający rowery elektryczne, między innymi marki Engwe oraz tego. Tutaj Hill Milesa, jeśli dobrze doczytam. W każdym razie ten rowerek po testach zostaje u mnie, więc żeby być uczciwym, oznaczam to jako materiał sponsorowany. Natomiast ani firma BuyMoreWay.com, ani producent firma Engwe, bo to jest rowerek tak naprawdę firmy Engwe, to jest kolejna marka tej firmy. Ani producent, ani sklep, który mi to wysłał do testów, nie ma żadnego wpływu na to, co ja mówię, co ja myślę i co Wam opowiadam o tym rowerze. Także formalności mając za sobą, przejdźmy do konkretów. Tak pokrótce opowiem, co to jest za rower i krótko o jego parametrach technicznych. Jak widzicie, jest to taki rowerek w klasycznej takiej ramie, tak zwanej, teraz to się nazywa step through, czyli z możliwością łatwego przełożenia nogi, że tak powiem. Kiedyś takie rowery określało się jako damki, no w tej chwili to właśnie tego określenia step through. Taka została przyjęta nomenklatura i przy niej pozostańmy. W każdym razie jest to rowerek taki typowo miejski, rowerek trekkingowy można nazwać, aczkolwiek chyba miasto jest jego, że tak powiem, naturalnym środowiskiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta marka Hill Miles to jest jedna z marek po prostu firmy Engwe i ten rowerek pod wieloma aspektami jest bliźniaczy z właśnie z rowerami marki Engwe. Ten rower Miles City 1 jest na 26-calowych kołach prychowanych, tradycyjnych. Oponki, które tutaj są, to są 26 cali na 1,95 cala. O takim typowo miejsko-trekkingowym bieżniku. Ten bieżnik tak naprawdę zdradza nam, do czego ten rowerek jest przeznaczony. Jest to bieżnik typowo na dobre drogi, na lekki szutr, ale na pewno nie do tyrania po lesie i gdzieś po jakimś głębokim piachu. Rower wyposażony jest w 250-watowy napęd, 36-woltowy. Jest tutaj zamontowany silnik przekładny, o nominalnej mocy 250 W, co też pokazuje tutaj ta nalepka. Zasilany jest ten rowerek z baterii, która jest wbudowana w ramę, jak tutaj widzicie. Jest tak ładnie bardzo schowana, zintegrowana z tą ramą i ta bateria ma parametry 36 V, 13 Ah, 468 Wh. Co ciekawe, producent tutaj podaje też maksymalne prądy ładowania i ten prąd ładowania aż 5 Ah. Ja bym szczerze nie ryzykował takim prądem ładować tak niewielkiej baterii, ale mimo wszystko producent dopuszcza. W każdym razie ładowarka, która jest dołączona do niego, jest 2 Ah i to jest na pewno bezpieczna ładowarka do tego typu baterii. Bateria, jak powiedziałem, jest wyjmowana, można ją ładować zarówno kiedy bateria jest w rowerze, jak i po prostu można sobie ją wyjąć za pomocą tego kluczyka, wystarczy przekręcić, bateria odskakuje i tak ona wygląda. Jest to taka standardowa bateria do ramy. Niektórzy obawiają się tego typu baterii ze względu na to jakieś tam serwisowanie, później wymianę tej baterii, ale to raz, że to jest standardowa obudowa, dwa, jest w pełni rozbieralna, także każda firma, która regeneruje baterię bez problemu, taką baterię naprawi, jeżeli zajdzie taka konieczność po jakichś bardzo dużych przebiegach, czy ten rower będzie już miał ładnych parę lat, że bateria jakoś tam ulegnie osłabieniu. Nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Jest to raczej standardowa sprawa i bez problemu naprawialna. Ciekawy taki buyer feature tej baterii, to tutaj jest wbudowany taki włącznik w zależności od koloru. Tu mamy określone, że blue, green i red określa nam stopień naładowania tej baterii. Blue to jest pełny, green, czyli jak się zrobi zielone, to będzie połowa baterii, R czerwone, czyli już baterii końcówka. Tutaj pod klapką z drugiej strony mamy ukryty port ładowania. Jeszcze to wszystko bardzo sztywno chodzi, ponieważ ten rower jest kompletnie nowy, przejechałem z nim zaledwie kilkanaście kilometrów. Tu mamy standardowy port ładowania i tak jak powiedziałem, baterię można ładować zarówno w rowerze, jak i po prostu ją sobie wyjąć i zabrać do domu. Rower wyposażony jest w hamulce tarczowe, mechaniczne, czyli napędzane linką. Na hamulcu jest marka Core Ride. Jakoś tak. Pierwszy raz słyszę o tej marce, no ale coś takiego jest tutaj zamontowane. Tarcze są 160. Z przodu jest identycznie, także tarcza 160 i tej samej marki
hamulec mechaniczny. Za napęd analogowy odpowiada przerzutka Shimano Tourney TZ oraz siedmiorzędowy wolnobieg. Z przodu mamy korbę z pojedynczą tarczą. W odróżnieniu do rowerków Engwe nie ma tutaj tej takiej rynienki, która zapobiega jakby wyskoczeniu łańcucha, jeżeli by spadł z korby. Tutaj tego nie ma, jest tylko po prostu plastikowa osłona zabezpieczająca przed ubrudzeniem odzieży podczas jazdy rowerem. Pedały są plastikowe, dosyć szerokie, całkiem wygodne, aczkolwiek taki zwykły plastik fantastik. Rowerek wyposażony jest też w stopkę standardową, bardzo stabilną, fajną, utrzymuje ten rowerek bez najmniejszego problemu. Dodatkowo mamy bagażnik, solidny bagażnik, naprawdę solidny bagażnik. On, jego maksymalne obciążenie 25 kg. Podobny bagażnik jak w każdym innym rowerze Engwe. Co mnie zaskoczyło przy tym bagażniku i przy jego mocowaniu, to że zobaczcie, błotnik, do którego za chwilę przejdę, mocowany jest na taką dosyć dużą śrubę, a bagażnik na taką maciupcią. Nie wiem dlaczego tak to jest rozwiązane, no ale na moje powinno to być odwrotnie. Powinno być najmniejszego problemu, jeśli chodzi o udźwig tych 25 kg, natomiast no, jest to trochę zaskakujące, że tu mamy taką malutką śrubkę, a do blaszanego błotniczka, bo rower jest wyposażony w dwa blaszane błotniki z przodu i z tyłu. Jest tak duża śruba, a do bagażnika tak malutka. Coś tu nie pykło, coś tu nie pykło. Kierownica wygięta jest taką bardzo wygodną jaskółkę, typowo jak rowery miejskie, rowery holenderskie, Holendry tak zwane. Na kierownicy mamy klamki hamulców. Klamki są aluminiowe, wyposażone oczywiście w czujniki hamowania rozłączające silnik. Dodatkowo mamy prosty, bardzo prosty komputerek sterujący tym rowerem, za chwilę do niego wrócę. Mamy dzwonek, mamy mój telefon, mamy też przerzutkę Shimano. Pierwszy raz w sumie widzę tego typu przerzutkę Shimano. Tak dużej nie widziałem jeszcze nigdy. Mega wygodna, naprawdę mega wygodna, aczkolwiek pierwszy raz widzę tego typu przerzutkę. Oraz dodatkowo mamy jeszcze akcesoryjną manetkę gazu i do niej też za chwileczkę przejdę. Gripy są naprawdę bardzo fajne, bardzo wygodne, takie szerokie, naprawdę przyjemne w dotyku. Rower wyposażony jest w przednią lampę, z tyłu mamy tylko i wyłącznie odblask. Odblask zarówno tutaj w bagażniku, jak i odblask w siodełku. Siodełko typowe dla rowerów Engwe, mega wygodne, fajne siodło w wielu rowerach stosowane, m.in. w EP2 Pro, w Engwe P1, wszędzie są podobne tego typu siodła, aczkolwiek to ma jeszcze dodatkowo odblask, którego tamte rowery nie mają. Świetne siodełko. No i przejdźmy jakby do centrum sterowania, czyli do wyświetlacza. To w sumie nie jest nawet wyświetlacz, jest to po prostu prosty sterownik, na którym mamy podgląd aktualnego poziomu baterii. Są tutaj, jest tutaj 5 diod LED-owych, które określają poziom naładowania baterii oraz mamy 5 diod określających poziom wspomagania. Przełączając, zapala się odpowiednia dioda od dołu do góry. Tego typu wyświetlacz stosowany jest bardzo w wielu rowerach, takich prostych elektrycznych rowerach, które jakby nie wymagają od użytkownika nic poza tym, oprócz tego, żeby po prostu je włączyć, jechać i cieszyć się jazdą. Bardzo często w dużo droższych rowerach, nie takich rowerach chińskich, nazwijmy to, nie w tych markach takich po prostu budżetowych, ale na przykład tego typu wyświetlacz praktycznie identyczny jest w wielu rowerach firmy czeskiej Lovelec i w wielu, wielu innych rowerach jest coś takiego montowane. Czy to dobrze, czy źle? To wszystko pewnie kwestia użytkownika. Niektórzy wolą coś takiego, bo jest to na pewno bardzo czytelne i po prostu nie wymaga od użytkownika tego, żeby myśleć i zastanawiać się, którą tam opcję wybrać, tylko po prostu mamy plus i minus, którym sterujemy poziomem wspomagania i to wszystko. Obsługa tego rowera jest banalnie prosta, na pewno docenią to osoby starsze, na pewno docenią to ci wszyscy, którzy nie są jakimiś technologicznymi geekami i jakby od rowera wymagają to, żeby po prostu jeździł, wspomagał i tyle. Ja szczerze chciałbym mieć tam na pewno jakiś podgląd, chociażby do aktywności aktualnej prędkości, bądź też poziomu zużycia baterii. Chciałbym mieć tam woltomierz, co zawsze powtarzam przy rowerach Engwe, nie wiem dlaczego nie ma woltomierza. To jest rzecz według mnie niezbędna w każdym rowerze i na pewno tutaj też będzie wymagane dołożenie woltomierza, żeby po prostu mieć pewność tego, ile jeszcze nam prądu zostało, ponieważ te wskaźniki takie wszystkie słupkowe, graficzne są no, niestety niedokładne. I można się później zdziwić strasznie, że zbraknie prądu. I można też sobie zadać pytanie, czemu coś takiego zastosowano, a na to pytanie jest bardzo prosta i logiczna odpowiedź. Tu się Wam w tej chwili ta odpowiedź wyświetla. Cena. Ten rower kosztuje 3000 zł. To jest jeden z najtańszych, dużych
fajnych rowerów elektrycznych, jaki jest dostępny na rynku. 3000 zł za taki kawał roweru, to uważam, że jest cena naprawdę rewelacyjna. No ale gdzieś musiano poszukać oszczędności i oszczędności na pewno są przede wszystkim w tym osprzęcie elektrycznym. Dodatkowo oszczędności też zastosowane jakby w pracy ludzkiej, ponieważ ten rower to jest rower, który trzeba dosyć mocno sobie poskładać, kiedy on do Was przychodzi. Do zamontowania był mostek, do zamontowania były przednie hamulce, no, oczywiście koło, to wiadomo, w większości te rowery przychodzą ze zdemontowanym kołem, no bo ze względów oczywiście transportowych. Błotniki, bagażnik, to wszystko trzeba sobie poskręcać samemu. No i tutaj wydaje mi się, że też po prostu firma poczyniła oszczędności na pracy ludzkiej. No na tym oszczędności jest zrobić pewnie najłatwiej i są najbardziej znaczące. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o szczegóły techniczne i o to, z czego ten rowerek jest zbudowany i jak jest zbudowany. Naprawdę fajny i mega wygodny, ale o tym pogadamy za chwilę, jak sobie pojeździmy nim trochę. Pierwsza rzecz, jaką musicie wiedzieć o tym rowerku, to że przychodzi on całkowicie zgodny z polskim prawem o ruchu drogowym, ponieważ manetka, którą Wam pokazywałem i obiecałem do niej wrócić, przychodzi jako akcesorium i jest po prostu w pudełku. Nie chcecie, nie montujecie. Po drugie, rower jest ograniczony do 25 km na godzinę. Jego prędkość jest ograniczona do 25 km na godzinę i w momencie, kiedy tę prędkość przekroczy, wyłącza się całkowicie napęd elektryczny. Prędkość można później osiągnąć dowolną oczywiście, natomiast nie będzie to już wspomagane elektrycznie, tylko i wyłącznie siłą Waszych mięśni. Po trzecie, napęd w tym rowerze jest ograniczony do 250 W. Tyle prądu podaje sterownik do silnika, aby wygenerować moc maksymalnie 250 W. Także ten rower, jeżeli ktokolwiek się obawia o to, czy może się, nazwijmy to, legalnie poruszać po polskich drogach, to jak najbardziej może, ponieważ ten rower spełnia wszelkie wymogi polskiego kodeksu prawa o ruchu drogowym. Także to tyle, jeśli chodzi o manetkę. Rower oczywiście daje się odblokować i odblokujemy go sobie, ale w innym odcinku pojedziemy do jakiegoś znowu innego kraju, w którym te przepisy nie obowiązują, albo pogadam z kimś, kto ma jakąś prywatną drogę rowerową gdzieś w okolicy i pojadę do niego, żeby potestować, jak on się zachowuje na tych prędkościach i jak zachowuje się oczywiście z manetką. A co do samych wrażeń z jazdy, no to są naprawdę mega fajne. To jest właśnie taki typowy, o, baranisko stanęło sobie na przejeździe. To jest typowy rowerek miejski. To jest taki typowy rower do jeżdżenia sobie po mieście, do pracy, po zakupy, po załatwie wszystkie ważne sprawy. Rower, którym rewelacyjnie się prowadzi jedną ręką. Naprawdę bardzo, bardzo wygodnie się na nim jedzie. Przede wszystkim ta pozycja, którą jak widzicie tutaj jestem praktycznie wyprostowany na tym rowerze. No, pozycja jest naprawdę rewelacyjna. Nie bolą plecy, widzi się wszystko świetnie dookoła, co się dzieje. A sam rower, tak jak powiedziałem, jest naprawdę bardzo, bardzo stabilny. Jazda na tym rowerze przypomina jazdę na takim typowym holenderskim rowerku, którego po prostu zadaniem jest zawieźć się z punktu A do punktu B. Świetnie też ten rower na pewno sprawdzi się z sakwami. Ten bagażnik, mówię, 25 kg udźwigu. Bagażnik jest naprawdę spory, dwie duże sakwy spokojnie można sobie tutaj na tym bagażniku przymocować i bardzo wygodnie, bardzo kulturalnie, że tak powiem, jechać. Nie trzeba się przebierać te wszystkie lajkry, te wszystkie sportowe stroje, tylko w spodniach, w gajerku, czy tak jak ja, gdzie jestem normalnie ubrany, no nazwijmy to na ćwierć sportowo, ale lajkry to ja w życiu na sobie nie miałem i nigdy mieć nie będę. Jest to na pewno rower, którym spokojnie można dojechać do pracy, do biura, można pojechać sobie, nie wiem, na koncert, można pojechać sobie na obiad do restauracji. Sam napęd jest bardzo cichy, to jest przekładniówka, ale tej przekładniówki prawie w ogóle nie słychać. Aczkolwiek od czasu do czasu wpada mi jeszcze coś w wibrację, chyba nie do końca dokręciłem tylny błotnik, bo od czasu do czasu coś mi tam zawibruje, także jeszcze to trzeba dopracować. Teraz spinamy się, bo naprawdę sporą górkę, to kompletnie bez wysiłku ten rower to robi. Niby tylko 250 W mocy ma ten napęd, ale no pewnie to słabo będzie widać na kamerze, ale ta górka naprawdę jest dosyć stroma, a mimo to no, podjechałem nią
pod nią bez najmniejszego wysiłku. Także niby 250 W, a naprawdę fajnie te 250 W zestrojone. Bardzo fajnie też i precyzyjnie działają przerzutki, które tutaj są. Ten mechanizm jest taki duży, ale on jest naprawdę bardzo fajny, bo obsługuje się go naprawdę intuicyjnie i można też na pewno obsługiwać go w rękawiczkach, kiedy się będzie jeździło zimą bez najmniejszego problemu. Rower wyposażony jest w przedni amortyzator. Jest to taki, no, uginacz, nazwijmy to. On nie ma żadnej możliwości regulacji, nie ma możliwości zblokowania. Jego skok jest niewielki, ale na pokonywanie krawężników czy brukowanej drogi w zupełności powinien wystarczyć. Zaskakuje mnie bardzo to, jak on fajnie się wciąga pod górki, naprawdę. Tu też na pewno robi to, że to ma koło 26 cali, które nadaje prędkości temu rowerowi i jakby takiej mocy wciągania, bo na mniejszych 20-calowych kołach jest, trzeba troszeczkę więcej pracy wykonać. W tej chwili podjeżdżamy w naprawdę sporą, stromą górkę. No, jestem na 7 biegu, zmienimy sobie ten bieg, tą przerzutkę na większą. I proszę, wciągam się bezproblemowo. Oczywiście prędkość spadła. Po to właśnie zainstalowałem sobie tutaj telefon, żeby móc sobie zobaczyć, jakie są aktualne prędkości. Co za chwilę też sprawdzimy w ścieżce rowerowej, jak ten rower wspomaga, do jakich prędkości na poszczególnym biegu. Natomiast pod te górki naprawdę podjeżdża rewelacyjnie. Jest też bardzo zwrotny ten rower. Takich jakichś ciasnych miejskich zakamarkach, gdzie trzeba czasami między pieszymi się przeciskać. Nie powinno być najmniejszego problemu. Pomaga w tym też na pewno ta jaskółka, ta kierownica wygięta w jaskółkę. To nadaje takiej właśnie stabilności i pewności w jakichś takich ciaśniejszych zakrętach. Kurde, ale przyjemnie się tym jeździ, naprawdę. Sprawdzimy sobie prędkości na poszczególnych biegach. Tak jak powiedziałem, rower jest zablokowany na zgodne z polskim prawem o ruchu drogowym prędkości, także powinien przestać wspomagać przy 25 km na godzinę. Zobaczymy, czy tak się faktycznie dzieje. Jedziemy. Mam pierwszy bieg w tej chwili i się rozpędzamy. Czuję, że napęd się włączył. Delikatnie to wspomaga. Mamy w tej chwili 17-18 km na godzinę. Drugi poziom wspomagania. Mamy 22, 23, 24 nawet, ale przestał mnie już wspomagać. Było delikatnie z górki. O, z powrotem silnik się włączył. 21 km na godzinę. Poziom trzeci. 23, 24 km na godzinę. Ten rower jest strasznie łatwo rozpędzić do tych wyższych prędkości i po prostu wyłącza się napęd, bo przez chwilę miałem 25 na godzinę na tym trzecim biegu i czułem, że napęd przestał mi pomagać. Jedziemy dalej. Czwarty bieg. 26 km na godzinę i już mam wyłączony napęd. Ohoho. I bieg piąty. No i ma ta sama sytuacja. O, teraz prędkość spadła do 23 i napęd zaczął znowu pomagać. 25 km na godzinę i się wyłącza. Także tak, w pełni zgodny z prawem o ruchu drogowym, aczkolwiek chciałoby się szybciej, bo od 25 zaczyna się zabawa. Oczywiście pedałując mocniej można się rozpędzić tam 27-28, z górki nawet miałem 33 na godzinę, ale mówię, silnik już nie pracował. Także jak ktoś się pyta, czy się da zmęczyć na rowerze elektrycznym, to jak najbardziej, bo w tej chwili mamy delikatnie pod górę, a prędkość mamy 26 km na godzinę i silnik nie pomaga. Także rady są dwie, albo jeździć wolniej, albo go odblokować, czego oczywiście nie wolno robić. Powtórzę się, ale pozycja i wygoda jazdy na tym rowerze rewelacyjna, naprawdę rewelacyjna. Bardzo fajny, przyjemnie jeżdżący rowerek. Ale żeby nie było, że rower jest tylko i wyłącznie do miasta, to w mieście przecież też zdarzają się dziury. Także sprawdzimy, jak tutaj pracuje nam to zawieszenie, ten przedni amortyzator na takiej mega dziurawej drodze. Dalej jesteśmy na terenie miasta i gminy Gdańsk. Takie drogi też tutaj mamy. No nie jest to może najprzyjemniejsza jazda, aczkolwiek powiem szczerze, że też jakoś nie czuję wielkiego dyskomfortu. Nie jedzie się jakoś naprawdę bardzo źle. No ale zdecydowanie ten rower woli jednak drogi równiejsze niż ta. No ta jest wybitnie taka droga wyjeżdżona. Ta droga jest usypana z jakiegoś tłucznia i po prostu ona jest wybitnie paskudna. Tutaj na przykład rowerkiem M20, bo tu się płynęło po tej drodze, fatbike'iem. No tutaj niestety
aż tak wygodnie nie jest, ale nie jest najgorzej. Fajnie też amortyzuje to siodło, ono jest takie dosyć pufiaste i siedzi się troszeczkę jak na kanapie, ale naprawdę pomaga w amortyzacji, no bo tył tutaj mamy całkowicie sztywny, w przodu mamy tylko uginacz i nic poza tym, także to siodełko na pewno też pomaga. Ta droga, po której w tej chwili jedziemy, to jest po prostu polna droga bez tego tłucznia, to naprawdę jest spoko. A teraz już jechaliśmy na asfalt, nie jest to może zbyt rewelacyjny asfalt, bo też pełen dziur. Ale no tutaj ten rowerek jest w swoim naturalnym środowisku. Sam rowerek też jest dosyć spory, jak widzicie, ja mam 1,79 m i siedzę na nim swobodnie. Myślę, że osoba gdzieś z 1,80 m, nawet do 85 spokojnie by na tym rowerze siedziała. On jest dosyć krótki, co prawda, mógłby być pewnie odrobinę dłuższy, aczkolwiek wtedy też byłaby inna pozycja, po prostu bardziej pochylona, a tak jest dostosowany typowo do takiej właśnie wyprostowanej pozycji, jak na typowym miejskim, jak na typowym holenderskim rowerze. Waga tego roweru to jest bodajże 32 kg. Wyświetlę Wam tutaj dokładną jego wagę, także nie jest zbyt ciężki, aczkolwiek no wnoszenie na pewno go na któreś tam piętro to już będzie wymagało pewnej krzepy. Sprawdzimy sobie jeszcze drogę hamowania. Rozpędzam go w tej chwili, aż mi odetnie napęd, czyli do tych 25 km na godzinę. I wcisnę jednocześnie oba hamulce, na ile to będzie możliwe jedną ręką, ale... No powiem Wam, że jestem zaskoczony, jak to hamuje. Zwykłe mechaniczne linkowe hamulce. Kurde, koło blokuje. Naprawdę siła hamowania jest spoko. Nie mam nic do zarzucenia tym hamulcom, kompletnie. Wydawały mi się one z początku takie trochę miękkie i takie niedotarte jeszcze, no ale jak widać, dym z kół idzie, więc jest naprawdę spoko. Fajna jazda, naprawdę przyjemnie i bardzo komfortowo się tym rowerem jeździ. Nie ma tu na pewno takiej nutki ekscytacji, jak była na przykład przy rowerze M20, NGW M20, no bo tamto to był taki mały potworek, to jest po prostu rower użytkowy. Także to chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć o rowerze Heil Miles Miles City 1. Chyba dobrze to w końcu wymówiłem. Bardzo fajny rowerek dla wszystkich tych, którzy nie są może gadżeciarzami, a potrzebują po prostu sprzętu do przemieszczania się z punktu A do B. Wszędzie tam, gdzie można zastąpić samochód rowerem, ten rowerek spisze się rewelacyjnie. Czy będzie to dojazd do pracy, do szkoły, na zakupy, czy po prostu weekendowa przejażdżka dla frajdy, wszędzie tam ten rower naprawdę powinien się doskonale sprawdzić. A do tego jest naprawdę tani. W opisie pod filmem znajdziecie link do tego roweru, do sklepu buymoreway.com, który mi ten rower wysłał. Jest tam też kod zniżkowy. Z tym kodem zniżkowym można ten rower kupić poniżej 3000 zł. To naprawdę trudno o lepszą ofertę na duży, fajny, miejski rower. Jak zwykle zachęcam do komentowania, a na dzisiaj to wszystko i do następnego.